Przychodzimy z różą w dłoni, święta rito to nasz znak, że pragniemy się tu schronić i polecić wiele łask. O święta rito, daruj nadzieję tym, których ciężko oświadczy los. O święta rito, jakże Ty nie cudowny sposób usuwasz trosk. Na tym ziemskim łez padomy Chrystus Twój wyznaczył szlak. Stygmat ciernia na Twym czole, a przed śmiercią róży blask. O święta rito, daruj nadzieję. O święta rito, jakże Ty mnie w cudowny sposób usuwasz trosk. Ty chroniłaś swą rodzinę przed utratą Bożych łask. I Ty w każdą złą godzinę pocieszenie dla nas masz. O święta rito, daruj nadzieję tym, których ciężko oświadczy los. O święta rito, jakże Ty wie w cudowny sposób usuwasz nas. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Pan z wami. I z Duchem Twoim. Jak każdego 22 dnia miesiąca nasz Kościół, nasza świątynia napełnia się czcicielami świętej rity. Przy radioodbiornika katolickiego Radia Zamość gromadzą się radiosłuchacze, którzy pragną zwrócić się do Boga przez stawiennictwo tej świętej. W różnych prośbach, błaganiach, sprawach beznadziejnych, trudnych, szczególnie tą prośbę zanoszą kobiety, które w ricie znajdują swoją orędowniczkę. Kobietę, która przeszła praktycznie wszystkie stany życia kobiety, od dziecka, dziewczyny, poprzez małżonkę, matkę, wdowę, matkę opłakującą dzieci, zakonnicę i wreszcie świętą. Dzisiaj to wstawiennictwo kobiet jest jeszcze mocniejsze, bowiem wspominamy też świętą Cecylię, patronkę śpiewu kościelnego, także męczennicę, tą, która świadectwem swoim śpiewa pieśń Uwielbienie Boga, pokazując, że w trudach życia może wykwitnąć coś wspaniałego, cudownego i zachęcając nas, byśmy nie obawiali się Boga chwalić także w naszych trudnościach. Finałem naszej modlitwy w dzisiejszym będzie poświęcenie organów. Bardzo się cieszymy jeszcze dodatkowo z tego, że naszej dzisiejszej modlitwie przewodniczy ksiądz biskup Mariusz Leszczyński. Będzie dzisiaj do nas kierował też słowo i prowadził nas w czasie tych uroczystości, o co bardzo go teraz prosimy i witamy go bardzo serdecznie wśród nas. Módlmy się. Prosimy Cię, Boże, obdarz nas mądrością krzyża i męstwem, którymi napełniłeś świętą ritę, abyśmy, cierpiąc z Chrystusem, mogli głębiej uczestniczyć w Jego paschalnym misterium przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Drodzy bracia kapłani, siostry i bracia w Chrystusie, drodzy słuchacze katolickiego Radia Zamość. W lapidarnym zdaniu z dzisiejszej Ewangelii odnoszącym się do gestu biednej wdowy jest coś niezwykłego. Coś, co
onieśmiela człowieka współczesnego, który staje się coraz bardziej konsumentem, to znaczy kimś, kto chciałby tylko brać, nic nie dając w zamian od siebie. Słowo wszystko, dać wszystko, dziś szokuje. Człowiek, który na to się decyduje, jest uważany za nienormalnego. Ale inaczej wartościuje Jezus. Słowo wszystko w dzisiejszej Ewangelii jest najważniejsze. Wspomniana tam wdowa to przykład człowieka, który jest gotowy dla Chrystusa, dla drugiego człowieka oddać wszystko. Jest tak wielkoduszna, że nawet się nie dzieli tym, co ma, ale oddaje wszystko. Dlatego zasłużyła sobie na pochwałę Jezusa. Na tak wielką pochwałę. Pan Jezus inaczej wartościuje niż świat. Według Jezusa wielki jest nie ten, kto bierze, nie ten, kto jest bogaty i wytwornie ubrany, ale ten, kto potrafi oddać wszystko. Prawdziwą wielkość człowieka mierzy się obfitością jego ofiary, tym, co ofiaruje i tym, jak ofiaruje, aż do samego życia włącznie. Ten, kto kogoś prawdziwie kocha, oddaje mu całego siebie. Wszystko to, co posiada. Tę mądrość możemy odnaleźć, zauważyć na przykład w małżeństwie. I w innych autentycznych międzyludzkich relacjach. Pan Jezus nie tylko dał nam nową miarę wartości i wielkości, ale także przykład tego. Dał nam wszystko, co miał. Oddał za nas swoje życie. I krzyż nam o tym przypomina. Tę nową miarę przypomina Jezus w każdej mszy świętej, w której ofiarowuje się za nas Ojcu Niebieskiemu, dając nam wszystko, całego siebie. My się. Panie Boże, Ty jesteś nieprzemijającym pięknem. Ty mądrze rządzisz światem i z dobrocią przyozdabiasz ziemię. Ciebie wielbią zastępy aniołów, zawsze posłuszne Twoim rozkazom. Twoją chwałę głoszą ciała niebieskie, niezmiennym ruchem wykonując nakazy Twojego prawa. Wszyscy odkupieni jednogłośnie opiewają Twoją świętość i z radością wielbią Ciebie sercem, ustami i życiem. Także my, lud Twój święty, zgromadzeni w tym kościele, z rozradowanym sercem pragniemy złączyć nasze głosy z pieśnią wszechświata. Prosimy Cię, pobłogosław te organy, aby nasze hymny pochwalne jeszcze godniej brzmiały przed obliczem Twojego majestatu. Niech nasze uwielbienia i prośby wspierane dźwiękiem organów wznoszą się ku Tobie w doskonałej jedności przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Dziękuję księdzu proboszczowi za zaproszenie mnie na to piękne święto i braciom kapłanom tutaj zgromadzonym przy ołtarzu i wszystkim wam, drodzy siostry i bracia, tak licznie zebranym w tej świątyni pięknej, piękniejącej i wszystkim tym, którzy łączyli się z nami w tej modlitwie przez pośrednictwo katolickiego Radia Zamość. Pan z wami i z duchem Twoim, niech imię Pańskie będzie błogosławione teraz i na wieki. Wspomożenie nasze w imieniu Pana, który stworzył niebo i ziemię. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. I
Idźcie w pokoju Chrystusa. Bogu niech chwała do Ciebie. Kto się opieka, odda Panu słabemu, a całym sercem szczerze ufaj Jemu. Śmiele rzec może, mam obrońcem Boga, nie przyjdzie nam żadna straszna trwoga, żadna straszna trwoga. Ciebie on złapczy, obierze wysłuchuje i wzmarażliwe powietrzu ratuje. W cieniu swych skrzydeł zachowa Cię wiecznie, pod Jego pióry uleżysz bezpiecznie.